Dzień dobry, moi drodzy przyjaciele. Chciałbym się z wami podzielić w tym krótkim nagraniu drogą zbawienia, którą nazywamy drogą jerozolimską do zbawienia. Znajduje się w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym, hebrajskim i jest 5 wersetów, które chciałbym przedstawić przed wami, moi drodzy przyjaciele. Jerozolimska droga do zbawienia, co to znaczy? Droga jerozolimska do zbawienia oznacza ona po prostu, że przeczytamy pewne pisma hebrajskie z Tanachu, ze Starego Testamentu i pokażemy współczesne znaczenie poznania Boga i otrzymania przebaczenia. Jest 5 wersetów, które chciałbym przedstawić tobie, mój drogi przyjacielu. Pierwszy werset znajduje się w Jeremiasza, rozdział 31, wersecie 3, gdzie czytamy ten bardzo prosty werset. Umiłowałem cię na wieki. Miłość, Bóg cię kocha, kocha mnie, kocha ludzkość z wieczną miłością. Bóg Stwórca stworzył ludzkość miłością. Kocha ciebie, kocha mnie, cały świat. I powiedział do narodu izraelskiego w Jeremiaszu, rozdział 31, werset 3. Umiłowałem cię z wieczną miłością. Po drugie, mój drogi przyjacielu, chciałbym wspomnieć o pewnym fakcie i w rzeczywistości on znalazł się w wielu fragmentach w Tanachu, w pismach hebrajskich, ale szczególnie fragment, który znajduje się w Izajaszu, rozdział 59 i werset 2. Zauważ, co czytamy tam. Twoje nieprawości oddzieliły cię od twojego Boga, a twoje grzechy sprawiły, że ukrył swoją twarz przed tobą, że nie słyszy. Widzisz, czytamy w Słowie Bożym, że nasze nieprawości i nasze grzechy oddzieliły nas od świętego, kochającego Boga. Ponieważ Bóg jest święty i nie może patrzeć na grzech i nasze grzechy, ponieważ byliśmy urodzeni w grzechu i często praktykujemy grzech, grzech oddziela nas od świętego i sprawiedliwego Boga. I wiesz co, mój drogi przyjacielu? Trzeci fragment, którym się podzielę, który znajduje się w Słowie Bożym, jest to znalezione w Kapłańskiej, rozdział 17, w wersecie 11. Nie tylko, że Bóg mnie kocha, nie tylko, że człowiek z natury jest grzeszny, ale także, mój drogi przyjacielu, Bóg domaga się sądu za grzech i dlatego czytamy, drogi przyjacielu, w rozdziale Kapłańskiej 17, werset 11, że życie ciała jest we krwi i Bóg dał ją nam do użycia na ołtarzu. Bóg dał ją na ołtarzu, aby dokonać przebłagania za nasze dusze, bo to jest krew, która czyni zadośćuczynienie za duszę. I innymi słowy, co Bóg mówi do Izraela i mówi do nas wszystkich, że jest ofiara, która musi być złożona, żeby zrobić pokrycie za nasze grzechy. Bóg dał to ludziom. Izrael przez wieki składał ofiary, ponieważ krew czyni zadośćuczynienie za duszę. Krew niewinnego zwierzęcia, która została przelana przez baranka, który miał być zabity, aby grzesznik otrzymał przebaczenie grzechów. To jest niesamowite, ponieważ Bóg jest święty i grzech musi być osądzony, więc Bóg określił, że grzech będzie osądzony na ołtarzu, kiedy ofiara zostanie zabita. Ale wszystkie te ofiary, mój drogi przyjacielu, wskazują na Chrystusa, który przyszedł w pełni czasu, i stał się zastępczym przebłaganiem za grzechy każdego, kto mu wierzy. Wszystkie zwierzęta, które były złożone przez lud Izraela w dawnych czasach i będą złożone kiedyś w Nowym Przymierzu, wskazywały i będą wskazywały na przyjście Chrystusa i Bóg mówi nam w Izajasza, rozdział 53, werset 6 o Chrystusie, który przyszedł jako odkupiciel. Czytamy, że wszyscy zboczyli jak owce, zbłądziły. To opisano w Izajaszu 53, 6. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Pan Bóg nałożył na Niego, to jest na Chrystusa Jezusa, On położył na Niego nieprawości nas wszystkich. Zauważ, że w Izajasza 53, 6 zaczyna się od słowa wszyscy i kończy się słowem wszyscy, które oznacza, że wszyscy z nas zbłądzili jak owce. I Pan Bóg położył na Niego nieprawości nas wszystkich. I zauważ, mój drogi przyjacielu, to jest obiecany Chrystus, który poniósł nasze grzechy, kiedy przyszedł, by umrzeć za nas na drzewie krzyża, a więc taka jest możliwość Twojej odpowiedzi. I pytanie do Ciebie, jaka jest Twoja odpowiedź? Bo taka jest Twoja odpowiedzialność, że Bóg wymaga od Ciebie, ale i od każdego z nas, Żyda i poganina, wszystkich z nas, którzy odeszli na manowce, Bóg wymaga od nas odpowiedzi i tu jest potrzebna Twoja odpowiedź.
W Izajaszu czytamy również w rozdziale 55 te piękne słowa w wersecie 3. Bóg mówi do nas wszystkich, nachylcie swoje uszy i przyjdźcie do mnie, a będziecie uzdrowieni w twojej duszy i będziecie żyli. Bóg zaprasza cię, mój drogi przyjacielu, do przyjęcia jego zbawienia. Zdaj sobie sprawę, że wszystko, co uczyniłeś, to grzech. Każdy grzeszył, każdy zgrzeszył i Bóg chce, abyś przyszedł do niego, żeby się nawrócić do niego przez wiarę, akceptując fakt, że zgrzeszyłeś. On jest zawsze gotowy do przyjęcia tych, którzy przyjdą do Niego przez wiarę. Czy uwierzysz Jezusowi? Czy zdajesz sobie sprawę, że twój czas tutaj na ziemi jest tylko czasem krótkim i złym? Nie będziesz żyć tutaj na ziemi na zawsze. Bóg przydzielił każdemu z nas pewien czas. Niektórym dłuższy, a niektórym krótszy. Pan Bóg pragnie od ciebie przyjęcia Chrystusa Jezusa. Jezus jest tym, który był zapowiedziany przez proroka Izajasza, mówiąc o tym w Izajaszu, rozdział 53:6, że my wszyscy jak owce zbłądziliśmy, obróciliśmy się każdy w swoją stronę, na swoją drogę i Pan nałożył na Niego, na Chrystusa, na osobę bezgrzesznego Chrystusa. On poniósł nasze grzechy na swoim ciele, kiedy umarł na drzewie. Bardzo ważne dla nas, mój drogi przyjacielu, jest, aby uznać, że Pan Jezus Chrystus przyszedł jako, jak to zostało obiecane, i kiedy przyszedł, był urodzony z dziewicy Marii, żył doskonałym życiem, a później stał się tym, który poniósł nasz grzech w swoim ciele na drzewie. Zwróć się dziś do Boga, zanim będzie za późno. Pismo Święte przemówiło do nas dzisiaj, jeśli usłyszysz Jego głos, jeśli usłyszysz głos Boga, słuchaj Boga swoim sercem. Nie zatwardzaj swojego serca, ponieważ odmawiając przyjęcia, przebaczenia od Boga, odrzucając Chrystusa Jezusa, który umarł za grzechy wierzących Jezusowi ludzi, oznacza, że umrzesz w twoich grzechach i Bóg będzie musiał cię osądzić na zawsze. Na wieczność i na wieczność, ponieważ Bóg jest święty, nie może patrzeć na grzech i nikt nie będzie mógł być w obecności Boga, chyba że jego lub jej grzechy zostaną odpuszczone. Odpuszczone muszą być twoje wszystkie grzechy. Zwróć swoje serce do Boga. Patrz na drogę jerozolimską do zbawienia, którą można znaleźć w pismach hebrajskich i przyjąć Chrystusa, którego imię jest Jezus, który przyszedł, aby wziąć na siebie grzech tego świata. Przyjmij jerozolimską drogę zbawienia. Przyjmij jerozolimską drogę do zbawienia. Możesz to znaleźć w pismach hebrajskich, możesz to znaleźć w Słowie Bożym i niech Bóg pomoże nam wszystkim rozpoznać Boga miłość. Człowiek zgrzeszył, Bóg żąda sprawiedliwości, bo każdy grzech musi zostać ukarany, ale Bóg nas ukochał i zapewnił, że każdy, kto Bogu wierzy, nigdy nie zginie, lecz będzie miał życie wieczne. I dlatego apel do ciebie dzisiaj, zwróć się do Boga, przeczytaj Jego Słowo i znajdź, że Jezus jest rzeczywiście obiecanym Chrystusem Izraela, Zbawicielem tego świata. Niech Bóg cię błogosławi, mój drogi przyjacielu. Z Bogiem!